Masz w planach wycieczkę do nawiedzonego domu? Planujesz wybrać się w takie miejsce i zbierasz informacje? A może po prostu lubisz słuchać takich rzeczy? W takim razie... Przybywasz za późno! Urbex jest bardzo popularnym hobby. Wiele się słyszy o chodzeniu po opuszczonych bądź zdemolowanych budynkach, w których od dawna nikogo nie było. Wśród powyższych budynków zdarzają się również miejsca nawiedzone. Jeśli masz podejrzenia, że twój kolejny cel jest właśnie takim miejscem, mam dla ciebie trzy porady, które lepiej wziąć pod uwagę. 1. Nigdy nie idź sam. To zasada, którą powinien znać każdy, kto uprawia nawet zwykły urbex. W razie potrzeby zawsze masz drugą osobę. Nie mówię tu o walce z duchem oczywiście, lecz choćby w przypadku, gdy podłoga zarwie się pod twoim ciężarem, zaś druga osoba pomoże ci wyjść. W innym wypadku będziesz musiał zdać się na łaskę tego, co siedzi w tej dziurze razem z tobą. Dwa. Bierz ze sobą latarkę oraz apteczkę. W razie odniesionych obrażeń pierwsza pomoc jest bardzo ważna. Już samo zdezynfekowanie rany na miejscu i zawinięcie jej w bandaż naprawdę bardzo ci pomoże. Jeśli chcecie oczywiście kontynuować eksplorację. 3. Nie strugaj bohatera. Jeśli zwiedzasz nawiedzone miejsce, pamiętaj, że wkroczyłeś na terytorium czegoś, czego nie jesteś w stanie pojąć. Gdy widzisz więc dziwne anomalie typu przeskakujące cienie, niezrozumiałe kształty porostów lub pleśni na ścianach, niesamowite ilości owadów skupionych w jednym miejscu i ciągnących do niego, zarejestruj to z należytą ostrożnością, lub jeśli nie chcesz, po prostu opuść to miejsce jak najszybciej. Wiedz bowiem, że jeśli w nawiedzonym miejscu zaczynasz dostrzegać paranormalne zjawiska, znaczy, iż to coś chce, byś je zauważył. Mówi w ten sposób, byś się wynosił lub uprzedza, że właśnie zgodziłeś się zostać z tym czymś na zawsze.